się świętemu Piotrowi, który jest wzorem człowieka zmartwychwstania. I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy widzimy Piotra i Jana zmierzających do świątyni na modlitwę. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosiło jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy się mu, powiedział: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. Kiedy ten człowiek chory oczekiwał od Piotra i Jana datku, oczekiwał jakiegoś daru, Piotr powiedział o czymś, co ma i czego nie ma. Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. I udzielił mu łaski uzdrowienia. Dzisiaj mówimy charyzmatu uzdrowienia. Piotr doświadczył tego, że Duch Święty, działając w nim i przez niego, posługuje się ludzkimi możliwościami po to, żeby okazywać Bożą łaskę. Po to, żeby wylewać na świat to, co jest darem Ducha Świętego. Ten charyzmat jako coś, co Duch Święty złożył w ludzkim sercu, w każdym sercu może być inny charyzmat, jest darem dla wspólnoty, dla innych ludzi. I Piotr powiedział wprost o charyzmacie uzdrawiania. To taka moja prywatna teoria, że święty Jan nie miał charyzmatu uzdrawiania. Miał inne. Pewnie też przez jego modlitwę ktoś został uzdrowiony. Ale Piotr mówi precyzyjnie: to, co mam, to ci daję. Nie powiedział to, co mamy, Jan i ja. To, co ja otrzymałem jako charyzmat. Jan otrzymał charyzmat ewangelisty, Jan otrzymał charyzmat pisarza chrześcijańskiego, Jan otrzymał charyzmat tej miłości takiej, która jest całym sercem oddaniem i przygnięciem do mistrza. To były inne. Natomiast Piotr wprost mówi o charyzmacie uzdrowienia. I nie był to jedyny charyzmat oczywiście. I tutaj nie o wprost o charyzmatach będzie mowa, ale o tym, że Piotr doświadczał mocy Ducha Świętego. I tego chcemy jako ludzie zmartwychwstania się nauczyć. Tu jakby podpatrzeć u Piotra. Dlaczego? Dlatego, że to Piotr pozwolił nam też w takiej krótkiej perspektywie tych wydarzeń zobaczyć, jak Duch Święty zmienia sposób funkcjonowania. Kiedy po zmartwychwstaniu do apostołów przyszedł Jezus, nie było Tomasza. I wówczas apostołowie, także Piotr, przekonywali swojego kolegę, swojego przyjaciela: widzieliśmy Pana, Jezus zmartwychwstał. Co się wydarzyło? Nic. Tomasz nie chciał wierzyć. Tomasz nie uwierzył słowom Piotra o zmartwychwstaniu Jezusa. Jego jeden z najlepszych kolegów, przyjaciół. A kiedy Piotr otrzymał Ducha Świętego po zesłaniu, jego kazanie nawróciło 3000 osób. Bez Ducha Świętego najlepszy przyjaciel nie nawrócił się.
A w momencie, kiedy miał Ducha Świętego, nawraca się 3000 obcych osób. To jest to coś, czego nauczył się Piotr. Moc Ducha, ten charyzmat, tu akurat przemawiania, powoduje, że Piotr działa inaczej, funkcjonuje inaczej. Funkcjonuje w mocy Ducha Świętego. I dalej, Piotr w wieczerniku drży przed przełożonymi, drży przed Sanhedrynem, drży przed Żydami, którzy mieli władzę. A po zesłaniu Ducha Świętego wychodzi i mówi: wy zabiliście Jezusa. Wprost, bez lęku, bez obaw. Charyzmat odwagi, męstwa, charyzmat stawania w konfrontacji z tym światem. I to jest działanie Ducha Świętego, działanie mocy Ducha Świętego w ludzkim sercu, po to, żeby to serce wypełniało to zadanie, które ma do wykonania. I ostatni przykład, który chcę pokazać, mianowicie apostołowie w pewnym momencie nie potrafili wyrzucić złego ducha i pytali: czemu my tego nie umiemy? Czemu my tego nie potrafimy? Jezusa tak zapytali wprost. Jezus oczywiście pokazał post i modlitwę jako ten sposób działania, ale na przeciwległym biegunie jest ta sytuacja, kiedy Piotr przechodzi i jego cień uzdrawia chorych. Coś właściwie niewyobrażalnego. Ta skala działania Ducha Świętego w tym człowieku, w człowieku zmartwychwstania. Kiedy więc my chcemy się uczyć tego, jak być ludźmi zmartwychwstania, to trzeba powiedzieć, mamy być ludźmi doświadczającymi, przyjmującymi moc Ducha Świętego. Mamy czas oczekiwania, modlitwy do Ducha Świętego, przyjmowanie Jego łaski, otwartości na tę łaskę Ducha Świętego. Więc to jest czas. Zrób to. Tak się módl, tak wołaj. Oczekuj tak jak Piotr. On przez 9 dni bez przerwy wołał, modlił się, prosił. Nie wiedział, jak to będzie wyglądać. Nie wiedział, jak otrzyma ducha. Ale ponieważ mistrz mu to obiecał, robił to. I czekał. I w momencie, kiedy wydarzyło się to, kiedy Duch Święty zstąpił na niego, tak to zaowocowało. Ta moc ducha, który doświadczył Piotr, spowodowała, że stał się człowiekiem zmartwychwstania w tym wymiarze, w współpracy z Duchem Świętym, z Jego mocą i z Jego łaską.